partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ja myślę, że to już się dzieje, czyli na przykład widzimy nawet w młodszych grupach wiekowych, czyli tam w generacji Z i w tym pokoleniu alfa, że młodzież i dzieci zaczynają bardziej świadomie korzystać albo rezygnują z korzystania z mediów społecznościowych. Na razie to nie jest jakiś nurt wiodący czy trend wiodący, ale coś się w tym obszarze dzieje. Zdecydowanie tak, porównanie do papierosów jest jak najbardziej adekwatne. Czyli media społecznościowe to jest dokładnie takie samo uzależnienie, jakbyśmy byli uzależnieni od papierosów, czy właśnie od jakichś nawet twardych narkotyków. Natomiast to jest też związane w ogóle ze zmieniającą się strukturą społeczną. No, my na przykład wiemy, że mamy dzisiaj do czynienia z ogromnym osamotnieniem. Na co też wpływają media społecznościowe? One nam dają taką iluzję bycia w kontakcie, tak, bo mamy dostęp do wielu różnych znajomych, albo mamy w ogóle wielu znajomych, tyle że człowiek jest tak skonstruowany biologicznie wciąż, że potrzebuje bliskich, głębokich kontaktów, a te są możliwe tylko, jeżeli jesteśmy w fizycznym kontakcie z drugą osobą. Kiedy, no nie wiem, umiemy sobie popatrzeć w oczy, no nawet teraz jak ze sobą rozmawiamy, my nie możemy sobie spojrzeć w oczy. Ja patrzę w kamerę, ty patrzysz w kamerę, albo patrzymy na siebie tak, i mijamy się wzrokiem. Żeby zbudować jakąś łączność między sobą, no to musiałybyśmy patrzeć sobie w oczy, czy w jakichś sytuacjach intymnych, kiedy budujemy blisko, no to jest też kwestia dotyku. My wiemy, że dotyk jest jakby bezwzględnie istotny dla człowieka, dla jego rozwoju. Media społecznościowe i cyfryzacja naszego życia temu niestety przeciwdziała. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, ta wiedza jest powszechnie dostępna, też nic o czym ty mówisz u siebie nie jest jakąś wiedzą tajną, której nie można by rozpowszechniać, i my jesteśmy świadomi tego, w jakim wymiarze te relacje międzyludzkie są nam potrzebne, a nadal mam wrażenie, że statystycznie nie dążymy do tego, żeby zamknąć komputer i wyjść na boisko, tylko im więcej słucham też nawet tutaj takie dowody anegdotyczne, tak, historii mam, które mają nastoletnie dzieciaki, no to jednak te dzieci raczej głównie spotykają się online'owo teraz, mimo że nie ma lockdownu i mają możliwość interakcji z rówieśnikami, więc zastanawiam się, tak jak powiedziałaś, że to pokolenie alfa patrzy na to inaczej, to czy to pokolenie alfa będzie właśnie jednak wybiegało na boisko? Mhm. Dwa lata temu chyba robiliśmy takie badanie właśnie dotyczące pokolenia Z, gdzie zadaliśmy, to było badanie ilościowe, gdzie zadaliśmy wprost dzieciom pytanie, co wybierasz? Czy wybierasz granie w gry komputerowe, czy spotkania fizyczne ze swoimi rówieśnikami? Ponad 90% dzieci odpowiedziało spotkania twarzą w twarz, spotkania fizyczne, że wybiera spotkanie fizyczne z rówieśnikiem. I to nie jest tak, oczywiście dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed komputerami, ale to też wynika z, jakby to jest zależne od tego, od rodziców. My dzisiaj żyjemy w kulturze strachu, czyli my się obawiamy, że nie wiem, nasze dziecko będzie porwane albo coś się złego stanie, więc jak już siedzi w tym pokoju przed komputerem, to już lepiej niech tam siedzi. Mhm. Plus też rodzice, wiadomo, że mają swoje rzeczy, pracę, chcą mieć święty spokój, więc dziecko jest przed komputerem. Ale dzieci tak naprawdę tęsknią za kontaktem fizycznym. Cały lockdown i pandemia będzie miała ogromny wpływ na te dzieci. To są takie oddalone w czasie konsekwencje funkcjonowania społecznego. I to dzieci naprawdę, nie chcę używać określenia stracone pokolenie, ale to będzie miało gigantyczne konsekwencje dla dobrostanu też takiego psychicznego tych dzieci w ich dorosłości. Zresztą już teraz ma. A druga rzecz, czyli pierwsza rzecz, to jest to kultura strachu, że rodzice sami trochę popychają dzieci. To jak widać na przykład, nie wiem, mamy rodziców w restauracji, siedzą z dziećmi i dają tym dzieciom tablety albo telefon. I to jest w ogóle już można traktować w kategorii przemocy. To jest po prostu zatykanie dziecka. Sama jestem rodzicem, więc rozumiem tego rodzica, że chce mieć czas, żeby porozmawiać. Ale to jest przemocowe, tak? Zatykanie dziecka telefonem. I to dziecko bardzo często, czyli jest w sytuacji społecznej, która ma służyć budowaniu relacji, czyli powinno siedzieć przy stole, rozmawiać, słuchać, wymieniać się opiniami, ale dostaje ekran i jeszcze dostaje słuchawki, czyli jest totalnie odcięte. Więc tu jest też duża rola, to nie jest wina samych dzieci, to jest też duża
rola i zadanie samych rodziców. A druga rzecz to jest kwestia tego, że my jako ludzie też jesteśmy tak skonstruowani, że wybieramy rzeczy, które są łatwiejsze. I wiadomo, że bycie w internecie jest zdecydowanie łatwiejsze niż bycie w fizycznym, bliskim kontakcie z drugą osobą. No, takie bycie w bliskim kontakcie wiąże się z odrzuceniem, ze strachem, z jakimś zaangażowaniem, z otwarciem siebie. W internecie jesteś schowana za ekranem komputera. Też opowiem przykład, ja mam akurat córkę, która ma koleżanki i tam wiele razy rozmawiamy na ten temat. Była taka sytuacja, że jechałyśmy samochodem, ja miałam bardzo dużo pracy i chciałam, dosłownie miałam chyba półtorej godziny, żeby spędzić czas z moją córką i z jej koleżanką. I wsiadłyśmy do samochodu, bo tam musiałam się przemieścić z jednego miejsca na drugie. No i wsiadamy i liczyłam, że przez te półtorej godziny będziemy ze sobą gadać w tym samochodzie. No i wsiadamy i ja jadę samochodem i koleżanka mojej córki wyciągnęła od razu tablet. I mówię do niej, a to co jest fajniejsze, teraz granie na tym tablecie, czy że sobie porozmawiamy o jakichś fajnych tematach? I ona mówi, no fajniejsze jest, żebyśmy rozmawiały. I ja mówię, to dlaczego wybierasz ten tablet? To czemu go uruchomiłaś teraz? A ona mówi, no bo to jest łatwiejsze, bo to jest szybsze. Tak? I to jest, i 12-letnie dziecko ma świadomość tego, że to jest, że internet, gra, komputer, telefon jest łatwiejszy niż jakaś zaangażowana rozmowa, ale to nie jest tak, że to dziecko tej rozmowy nie chce. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.